Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Grable po Uniwersalii 4, w którym gram Czechami. No i w tym odcinku już ponad 50 albo nawet 60 lat od poprzedniego odcinka, tak mi się wydaje na oko, znajdujemy się teraz w prawie 1600 roku, w którym jestem w bardzo, ale to bardzo nieciekawej sytuacji, ponieważ od poprzedniego odcinka zmieniło się wszystko. Nie jestem już cesarzem z racji tego, że jestem protestancki. Oczywiście powstały tutaj jakieś koligacje między tymi dwoma frakcjami, w której frakcji katolickiej są Osmanowie. Anglia, która nie stanowi w sumie wybitnego zagrożenia dla mnie. Austria, która jest bardzo blisko mnie, dlatego stanowi zagrożenie. I Dania, która jest cesarzem i graniczy oczywiście ze mną. Za to po stronie protestantów też nie najlepiej jakby z siłami, gdzie Francja jest po naszej stronie, to przynajmniej ok. Holandia, która też powstaje i bardzo jest mocna. Moskwa, która zaraz pewnie wyjdzie z tej koalicji, bo ja do niej dołączę i ją zaatakuję. Sabaudia, no i Szwecja, no i Palatynat w sumie bardzo stracił na znaczeniu. Zobaczcie, jak to wygląda. Memmingen schował się trochę, bo miałem z nim wojnę i Memmingen się trochę schował. Miałem wojnę z Kolonią, z którą też oczywiście już nie mam sojuszu, ze względu na to, że jestem protestancki. Palatynat, widzicie, stracił tutaj całe te tereny. Holandia zyskała bardzo dużo na tym wszystkim, powiem szczerze. No i Francja, teraz widzicie wojnę z Aragonem, Anglią, Nową Fundlandią, 13 koloniami, Portugalią, Karaibami, Austrią i Portugalską Brazylią. To dlatego, że to są mnóstwo kolonii. Już są pierwsze kolonialne państwa. Jak widzicie, moje pierwsze kolonialne państwo, czeska Brazylia, gdzie Wilhelm Syrowoj jest tu włada. I jest jeszcze tutaj w Miami Nowa Bohemia, tutaj już graniczę z pierwszym kolonialnym państwem i kolonia założyła pierwszą swoją własną ekspansywną, że tak powiem, terytorialnie kolonię. No i Anglia, pomimo że tutaj bardzo dużo zajmowała terenów, to potraciła ze względu na lokalne wojny z plemionami. Jeśli zaś chodzi o sytuację w Europie, no to ona jest ciekawa dla mnie na wschodzie, ponieważ miałem jedną wojnę już z Moskwą i ją zająłem. Litwa właśnie, to jest ciekawa rzecz. Litwa rozpadła się, że tak powiem, rozbicie dzielnicowe Litwy. Litwa rozpadła się na Kijów, który został zajęty prawie cały przez Osmanów. Tutaj był Połoc, który został prawie też, cały został zajęty przeze mnie. Podczas buntów w Danii powstała Liwonia, która zajęła też terytorium Danii później. Livonian Order jeszcze się trzyma. Graniczę, widzicie, ze Szwecją już. A teraz idealnie sobie przygotowałem na ten odcinek claima na Moskwę. Mam dwa claimy, więc nikt mi raczej nie pomoże, więc nie ma na co liczyć, ale mam taką przewagę liczebną, że raczej nie ma co nawet myśleć o jakiejkolwiek porażce czy czymś w tym rodzaju. Myślę, że wystarczy 60 tysięcy ludzi, bo mam, widzicie, największą armię i mogę mieć największą armię na świecie. Dania z racji tego, że jest cesarzem, też ma bardzo dużą armię. Francja z racji tego, że ma wojnę, ma bardzo małą armię. Austria, no, ma bardzo mały limit, bo widzicie, Moskwa ma 30 tysięcy. Więc czym bym nie przyszedł, to z nimi wygram. Mam dwugwiazdkowych generałów. No, Austria, bardzo boję się właśnie ekspansji Austrii w tym terenie, no bo zajęli teraz Mantułę, widzicie, potem Weronę tutaj będą zajmować i jak nie na zachód, nie mogą się rozciągać, bo tu Węgry. No, a tutaj z Chorwacji odpadła Bośnia, którą też całą zająłem, wykorzystałem sytuację, bo już zająłem Węgry. Polska jeszcze się trzyma, nie wiem jakim cudem, ale na dzisiejszym odcinku raczej ją zaatakuję, bo jeszcze Livonian Order, to bym się zajął tutaj. Też Livonian Order i Lubka, która jest tak daleko, że nawet na nią nie patrzę. A za to dziwne, że Jagiellonowie się utrzymali w Polsce, nie? Bardzo dziwne. Dobra, zdeklaruję wojnę na Rzew. Będę miał Odojew. Czemu już jest Odojew? Wzięli sobie sojusz z Odojewem. Sprytni. Sprytni spryciarze. Razań, Biele Jezioro. No i dobra, spoko. Niech będzie. Trade FNC.
Powiem szczerze, że odkąd sobie zrobiłem kolejną technologię, udało mi się zrobić, widzicie, mam ideasy i mogę, o, kolejną technologię, ale to jeszcze poczekam. Udało mi się zrobić technologię na rozszerzenie wpływów kolonialnych, więc no, 15 technologię, czyli tą. Która jest następna, kiedy? 17, czyli jeszcze nie ta 16, tylko jeszcze następna, no to paręnaście lat trzeba będzie jeszcze poczekać, bo mam ahead of time, to nie będę nic robił. Wow, nobility zyskują influence, nie wiadomo po co, nie wiadomo na co, ale zyskują. Nie, bo to jest Moskwa blisko, to sobie pójdę tutaj. Znaczy nie, w sumie wy na Moskwę, wy na Moskwę. Tak będzie lepiej. Dla wszystkich. O, szczególnie, że Moskwa ma jeszcze wojnę z Krymem, no to fajnie. Tylko Krym ma strasznie, jest strasznie słaby, ale to w sumie dobra okazja właśnie popatrzeć, jak Krym, jak Moskwa została ściśnięta. Rosji nie zrobią, na pewno. Ja na to nie pozwolę w ogóle. A, Szwecja ma z Krymem. O, ej, bardzo fajnie, naprawdę. Crimea for independence? Co się dzieje? A, Kirkazja ma wojnę o independence, a Szwecja wspierała Kirkazję, to dlatego. Aha, spoko. No, to nawet Moskwa nie będzie mi za bardzo chyba przeszkadzać. A, to od razu dam podatki wojenne. Żeby mi jeszcze więcej zarabiać pieniędzy w ogóle. O, 20 tysięcy Moskali tu przyszło. Zaraz ich porobię, się zdziwią. Nie boją się mnie. Nie wiem dlaczego mają się mnie nie boją, ale to nieważne. No kiedy zmasakruję ich armię, tak jak na przykład teraz została zmasakrowana ich armia. Co ta Francja robi? Czemu ona tu gdzieś idzie? Przynajmniej nie ma z tym tutaj wojny, to nie wiem dlaczego sobie tutaj ładnie. Znaczy daj mi prawo przemarszu, ale po co tutaj idą? Nie wiem, uciekają? Szwecja chce do mnie prawo, a ja mam z nią sojusz? Tak, mam sojusz ze Szwecją. I mariaż, no to dam im. Bo tak postanowiłem, że ten, że... No. Wow, wow! Co się dzieje? O luju, dobra, idę tą armią. Na drugi koniec w ogóle imperium muszę iść. Moziask padł. Teraz Moskwa. Nie no, tu trzeba to z tym zrobić porządek, z tym taką pajacerkę tutaj odwalają ci rusty. W ogóle ominęli sobie, przeszli przez Litwę. Litwa w ogóle dała prawo przemarszu, to jest następna do atakowania w takim wypadku. No to easy, ci powiem, easy. Następna jest Litwa. No nie wiem co oni tutaj chcą zrobić, ale coś chyba planują na tą moją 29-tysięczną armię. Ja stoję, ja będę się bronił, to oni najwyżej będą mieli minusowe za ataki, nie? Dobra, mogę już następną teraz stolicę. No tutaj już dalej, tutaj nie mają fortów, więc nawet się tu nie będę zapuszczał. Bardziej tu o to się martwię, nie? W ogóle tego Krymu nie atakują, nie? To mnie dziwi. Jakby połączyli to całą armię, to mogli pokonać. To nie jest wcale takie głupie. No ale zaraz spokojnie, 41 tysięcy już idzie do was. Was przytulić.
No, Aragonia tutaj sobie walczy z Danią. W ogóle takie wojny są teraz w Europie, że nie mogę, ty. Anglia w ogóle, Anglia się rzuciła na Francję. Zdradziecko, popatrz. Ty, to ja nawet do żadnej koalicji nie będę tutaj przystępował. Ja w sumie i tak podbiję zaraz cesarstwo. Lepiej dla mnie, żeby cesarz był słaby. No, Szkocja, świetnie. To ja se sklejmuję też jakąś Szkocję. Albo Liwonię. O, Liwonię se sklejmuję, bo to będzie najlepiej dla mnie. Świetnie, tylko żeby Liwonia wzrastała w siłę i koniec. Jakieś bunty. Hessian Separatist. Mrawalne busta. Taxit? Nie, Better Leaf. O, wiem, tu was zniszczę was w tej uli. A, bo wy tu nie idziecie. Zaraz tutaj mi stolicę zdobędę. Moskwę też. Kiedy to zdobędę, już będę miał z górki. Co za ty? Oni tutaj mną szli. Z tej strony. Patrz, ale was zniszczę teraz. Spróbuj tylko, pajacu, tu wejść. To cię zniszczę. Nie no, Osmanowie to by nie dali prawa przemarszu ze swoje terytorium w życiu. A, mogę przejść, ty, easy. Dobra, mam całe Białe Jezioro, jest moje. Dobra, czas zniszczyć armię. Moskwa padła. Nie, ja sobie spokojnie, ja sobie osobny pis to wami podpiszę. No, mogę coś jednak od was brać. Na protestantyzm poproszę Force Religion. Niech nas będzie więcej. Wystarczy tyle. Principality Protestant. No i świetnie. O, odbili mi Ładogę i w ogóle wszystko mi odbili. Co za pajace. Chwila, bo ja tu mam. O, dzięki. A ten Rażań w ogóle, co on robi? Czemu nie mogę White Peace'a w ogóle? Nie chcą nic ze mną w ogóle podpisywać. Słabi goście to są. A, myślałem, że Osmanowie to brat. Tylko ja nie mam tutaj generała, ty. A to mogę przegrać jeszcze. No nie, no dobra, taka przewaga liczebna, że nie mogę. Więc okej. Okay. O, że jakie to jest. Ej, serio, to jest jakiś po prostu kosmos. Teraz to, co się dzieje w tej Europie, to jest kosmos. Ile ta Moskwa ma w ogóle armii? Bo co ta Moskwa może mi po sobie powiedzieć? 21 tysięcy. No, raczej tak naprawdę już nie może mnie zniszczyć, bo moja najmniejsza armia to 22 tysiące.
Dobra, niech się tam biegają za tym execute i lose stability. Dobra, no lose prestige, no co mam zrobić? Gdzie na? Chcę spalić im stolicę, żeby było lepiej. One fight, intolerant society. Remove, aha, no i fajnie. Aha, no i fajnie. Dobra. Jak tam kolonie? Mam 500, to w tym, którymś, w tym mam 500. W sumie to nie mam na razie tyle. No w sumie mam pieniądze, no ale po co? Po co, żeby szybciej się kolonizować i co? I co mi to da w sumie? W sumie jakbym tutaj zaskoczył tych... A nie, bo ja nie mogę, bo tutaj nie mam tej prowincji. Oni mogą tutaj się kolonizować, ale... Oni to chyba z drugiej strony będą szli, nie? Tak, tutaj idą, dobra. No i spoko. Gościu. Dobra, nie no, na razie... Chociaż w sumie jakbym tak walnął z tego Yamasę. Chciałem 570. Tu też... Dobra, no to wezmę stąd recall. Będę miał 4 kolonie, to da... Jeszcze pociągnę, na 4 koloniach to pociągnę. Ale tak tą kolonię? Już w sumie będę mógł wtedy mieć większą, oni będą mogli mieć wtedy większą, a w sumie dobra to... I tak zaraz będą oni też kolonizować, więc easy. Co? Co? Co oni zrobili w ogóle? Francuzi? Nie zdążyłem przeczytać, a instynktownie odrzuciłem to. O co chodzi? No nie wiem, o co chodzi. Właśnie Osmanowi, jak tam moje embargo na ruskich? Nie, nadal mam embargo. To jakbym z nich zniósł embargo, to co? Ja ciekawe, co się stanie wtedy. Revoke embargo. A oni? A oni co z embargo? Oni chyba nie, oni chyba nie. Oni, im to nie pozwala honor, nie? Koran im nie pozwala. Czekaj, co? Gdzie jest tu? Bo tu była taka armia, nie? Ruska, jeszcze. Widzę, że zajęli tutaj Milan. W ogóle ta Austria mnie denerwuje ta gra już, naprawdę. Znaczy, lubię tą grę, nie? Nawet ubóstwiam tą grę, ale po prostu jak widzę tą Austrię, albo widzę takich Osmanów, którzy po prostu nie mają żadnych terytoriów, ale po prostu jak cię... Mam taki manpower na tych terytoriach, że się w pizdzie nie mieści, a mają na pustyni, nie? Te terytoria. Żałosne, dobra. Lepiej, gdyby to skalibrowali trochę bardziej. Jest jeszcze, no, 8 tysięcy, a oni jaką mają? Jedną prowincję mają. Świetnie, świetnie. Świetnie, świetnie. Jestem pod wrażeniem. Ach, dobra, czy ktoś coś mogę wziąć jeszcze? Ktoś mi coś da? Rżew. I w sumie jeszcze jedną prowincję mógłbym wziąć, ale to mnie nie satysfakcjonuje, bo chciałem wziąć to. To chciałbym wziąć. Powiem ci szczerze. Ewentualnie jakby dobrze poszło, to bym to chciał wziąć. O, to bym chciał wziąć bardzo. I mieć wtedy już z buta do Moskwy praktycznie, wiesz, 5 minut. O, tylko zanim to zdobędę, to chłopie. Jeszcze samemu, jakby jeszcze jakieś inne państwo mi pomogło, to lepiej by było. Jakby na przykład taka Szwecja, albo coś. Co?! Co? Chłopie, ja trzymałem... Nie rozumiem. Ja trzymałem 40 tysięcy w tej prowincji. Osmanowie 7 tysięcy. I occupied by Krym. No o co chodzi w ogóle? Nie rozumiem, zniszczę potem Osmanów. Jak będę miał czas, to ich zniszczę. Nie teraz, ale zaraz ich zniszczę. Na pewno. Ja w ogóle nie panimam tej logiki tej gry. Dobra, no. Ja sobie spokojnie zajmuję Moskwę, nie? Nikt mnie nie atakuje. Jeszcze rozumiem, gdyby Krym był moim sojusznikiem, to jeszcze bardziej, ale... Ale tak, normalnie, nie?
Nie rozumiem. No jeszcze uwolnili Krym spod ten, no a oni zrobili Kirkazję, a i w ogóle Krym na nowo chyba odzyskuje, bo jeszcze gdyby Astrakhan zajęli, to powiem szczerze, byłoby easy. Tylko mają w sojuszu Ajam, a Ajam to potęga. Nawet dla Osmanów. Wiem, co oni chcą zrobić, wiem. Jakie to casus belli mi mija? Witcha, Diplomatic Unsult. W ogóle gdzie jest Witcha w ogóle, o co chodzi? Aha. Dobra, wybrali. Royal Marriage. Nie no, muszę, bo zaraz mi Połock zajmą, nie? Tylko by teraz nie zdobyli, bo jak teraz zajmą, to będzie problem, będę miał uziemioną armię. Nie no, dobra, udało mi się, dobra, udało mi się, dzięki. Nie, nawet nie zdąży ta armia przyjść tutaj. Dobra, cała armia została zniszczona. Dobra, ta armia ucieka. Tu 20 tysięcy z Moskwy przechodzi. Mam jakiegoś generała. Nie mogę, mieć go tylko trzech. A gdyby mi umarł generał, to co? To przejmie mi ta laska władzę. Spoko, będę miał dwugwiazdkowego tutaj generała. No i monarcha jest... Dobra, easy. Jadę do nich. Chwila, bo Niżny Nowogród zdobyłem. Co to jest? Szwicerland? To coś jeszcze żyje? Myślałem, że dawno zostało podbite. Okej. No, Austria zajęła jedną prowincję jeszcze od Francji. Żałosne. Flandria też w ogóle zajęła Calais. Żałosne. W ogóle to jest żałocha totalna. Oby nie, 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 nie zdążą. Dobra. Dziena. Nie no, zgodzicie się, czy co? Jeszcze nie, ale jeszcze chwilę i zgodzicie się na to. A kiedy się na to zgodzicie, to Osmanowie już nie istnieją. O, widzę, że kolejna Prowansja dołączyła do katolickiej ligi. W ogóle właśnie nie chcę dołączyć przeciwko Osmanom, bo Osmanowie są potężni i są bardzo graniczą ze mną, nie? Dlatego nie chcę w sumie do tego dołączać. Bardzo tego nie chcę. A tu Prowansja jeszcze w ogóle, z jakim cudem w ogóle... Nie, to nie rozumiem, nie rozumiem tego. Chyba tylko po to, żeby móc głosować na Danię, bo Dania chyba chce się uratować przed utratą tytułu cesarskiego. No ale też żeby żeby tutaj móc być protestantem, tak? To trzeba jednak... Wypadałoby właśnie, żeby... jak to się nazywa? No, żeby móc być cesarzem i być protestantem, nie? Żebym ja był cesarzem i mógł atakować sobie wszystkich w cesarstwie, nie? To by było spoko. Tylko teraz właśnie będę musiał lizać dupę takiej Prowansji, która w ogóle nie wiadomo o co chodzi i gdzie jest. Prowansja w ogóle jest tutaj, a Prowansja jest na południu Francji. Ciekawe. I Prowansja jest elektorem w ogóle. O co chodzi w tej Europie Universalis, to nie mam pojęcia do tej pory. W każdym razie Dania jest cesarzem. Dania, która jest wielkim wrzodem na tyłku czeskim. Czyżby
Dania włączyła wszystko, co miała do Cesarstwa Rzymskiego. Ej, czy ja dobrze rozumiem? Czy ja dobrze rozumiem, że oni to włączyli do Cesarstwa Rzymskiego? Dziękuję ci, Danio! Dziękuję ci. Kiedy ja zjednoczę Cesarstwo Rzymskie, to będę miał te wszystkie tereny. Dziękuję ci, Danio. Kocham cię. Fajnie. Siema. To ja. No dobra, w każdym razie zaraz jak zajmę... O, nie, już mogę nawet, dobra. To jeszcze moglibyście się pozbyć tych... claimów, chociaż dobra, na razie nie... Ostrów, Psków... No spoko, może być. Połowy tego, co tu mam, się wyzbywacie. Claimów. Albo w sumie to po co mi tak naprawdę jest wyzbycie claimów? Po co? Po co? Jak mogę sobie wziąć, nie wiem, War Repsy, na które też mnie na razie nie stać, ale zaraz będzie mnie stać. Dobra, no jeszcze chwilę sobie pogramy tutaj jeszcze. Ale ty, ale ciekawy PiS proponują, gdyby mi zależało tylko na tych dwóch prowincjach. Na przykład miałbym za dużą agresywną ekspansję, to chyba nie bym to przyjął, bo tutaj są Remove Claims, Nowogród, praktycznie wszystkie, które mam prowincje i... I Rzew i Ładoga. No nie, no nie chcę, nie chcę. No bo nie mam takiej sytuacji, dlatego nie chcę, nie? No. W każdym razie jak zajmę Moskwę, to tak naprawdę nie będą mogli stworzyć Rosji, więc... Znaczy na pewno, nie wiem co tam jest jeszcze konieczne, ale chyba nieistnienie Razania i... Razania i jeszcze czegoś... nie pamiętam czego, chyba Permu, ale Perm nie istnieje, więc dlatego tego nie wymawiam, nie? Spokojnie, Krym, zaraz będziecie się mogli, to ja wam tutaj odstąpię te prowincje niektóre i bo widzę, że już zajęliście cały ten Odojew, więc okej. Okay. Ale jak fajnie się składa, po prostu pięknie, aż się chce na to patrzeć, nie? Co? Nie, no pewnie, że wolę ten, że wolę tych dukatów zapłacić trochę niż stracić tyle tego na Antiwu, nie? Dziękuję. 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 Ale nawet jedną prowincję sobie jeszcze mogę wziąć. Tak, jakbym się może pozbył, to jeszcze może jakieś dwie prowincje bym sobie mógł wziąć, nie? Albo Moziarsk, który ma twierdzę w sumie, to by było spoko. Sobie coś takiego przygarnąć. Zabiorę im kasę, żeby nie mogli. Dziękuję. Tylko w sumie nie popatrzyłem na agresywną ekspansję, w sensie na przerost, ale chyba mi to nie grozi, bo nic się nie wyświetla. No dobra, wy to jedziecie do Pragi. Wy to możecie zostać gdzieś tutaj, bo wy to jesteście, nie, z Brna jesteście armią. Ale tutaj was gdzieś zostawię w Nowogrodzie jakimś czy gdzieś. No wy to jesteście armią z Pestu. Dobra, i jeszcze była jakaś jedna armia, która gdzieś tu pozostała. Tu! Tu jest armia z Polski, więc armia z Polski pójdzie do... Tu by wypadało, żeby poszła na tą granicę, bo tu będzie niebezpiecznie, ale może iść do Polski w każdym razie. Tak, bo tutaj nie mam w sumie na północ, do Płocka, bo nie mam żadnej na północy armii. A tak by było spoko. No, i teraz sobie będziemy kulturalnie, jeszcze sobie tylko robimy kory, kor. No i akurat na hesjańskich separatystów się przygotuję. Ładnie, ślicznie i przepięknie. No i wszystko będzie w porządku. No jeszcze mam trochę czasu, chwilę. Straciłem casus belli, no to chyba logiczne. Ale dzięki tej Moskwie na pewno mam się gdzie rozrastać. Następna na pewno będzie Litwa. W sumie nawet mogę już claima na nich wziąć. Zanim ja sklejmuję, zanim się... Chociaż czekaj, Dania. Dania, Polska i Portugalia. No to jednak nie ma tak dobrze. Livonian Order. Kastylia, Polska, Anglia. Liwonia, Francja, Szwecja, Dania,
Siema, Dania. Jesteście cesarzami, ale raczej to nie jest dla mnie żadne zagrożenie. Tyle mam teraz eventów, że nawet nie wiem, jak to klikać. A local defense niech będzie, nie potrzebuje żadnych doradców. A się w sumie możemy sobie walnąć jakiegoś doradcę, w sumie skoro mam tyle pieniędzy. Nie wiem, na co je wydawać w ogóle. Zaraz mi się skończy ahead of time, czyli wypadałoby wydać trochę pieniędzy na kolejne technologie. Czekaj, jak ja mam zarobki? Sięgające 10 dukatów, ale właśnie wolę na kolonie jednak wydawać te pieniądze dodatkowe, niż jak to się nazywa? No, niż pieniądze na doradców, bo po co mam mi doradcy, jak i tak szybko mi przelatuje te punkty. No, Francja rozpoczęła kolejne kolonizowanie, nowe kolonie rozpoczęła tutaj robić. Dlatego tutaj się nie rozrasta, bo mnie już zablokowała skutecznie. Ale im weszli tutaj ci. No. A jak tam mi płacą moi wasalowie na dalekim, na dalekim czymś tam? No po 18% mają składki, nie będę im podwyższał ani nic. Mają 6 prowincji, nie, 6 regimentów. Tylko 6 regimentów, musiałem coś im dać. Bo manpoweru na pewno im trochę brakuje. W sumie też ja mam tutaj dużo, dużo można powiedzieć, dałem im tych wojów, więc... To nieistotne. Mam dyplomatę, mam dwóch biskupów do nawracania. Widzicie, jaka jest mapa w ogóle religijności. No, gdzie ja sięgam tutaj, jak gdzieś już widzicie, na ten ortodoks. Zaraz ortodoks w ogóle zostanie pochłonięty, nie? Przez protestantyzm i w ogóle przez wszystkich. Bo tu jest granica, ja tu już mam Bohemię, no. No, też tak samo cała Dania jest, widzicie, reformę, ale no, jeżeli oni by przeszli tak jak ja, no to straciliby tytuł cesarza, nie? Logiczne. No, Austria tak samo. A nie, Austria nawet ty, Austria nawet przeszła. Austria przeszła na protestantyzm, nie mogę w to uwierzyć, chłopie. Czego Austria stoi po złej stronie? W ogóle o co chodzi, o co chodzi? Aż się nie spodziewałem, ja nigdy nie widziałem Austrii, że była protestancka w ogóle, nie? Papal State też w większości jest protestancki, ale w ogóle o co chodzi? Wow, ej, wow. Polska też jest protestancka, ty. No to dzięki tam moim wpływom, nie, że tam te się robią. Miejsca, no, miejsca nawracania. Prowansja zaraz też będzie, przynajmniej południe Francji będzie. Nie, Sabaudia tu jest, no, czyli Sabaudia idzie chyba w kierunku do... W dobrym kierunku w każdym razie. Szkoda, że kolonia nie przeszła na reformę, bo tutaj reformę mają na całym prawie terytorium. A nie, akurat kolonia to w sumie nie jest tak zdeformowana. No ale Memmingen taki. Teraz jest wielki syndyk, a przecież to było ten biskupstwo chyba. No dobra, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Zaraz mi wybuchną te buntownicy. No i prawie zrobiłem. Ten następny odcinek na pewno będzie z okazji 1600 roku, który już niebawem. No a już właśnie wypada końcówka, koniec tego odcinka, za który wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie zapomnijcie oczywiście łapce w górę, komentarzu, subskrypcji, jeżeli jesteście pierwsi na tym kanale przede wszystkim. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.